Witam Gryfnie, to Józef Jo, Ojgin z Pniorków. Wiecie, wadzą się majte historikery, sam u nas na Śląsku, zawsze jak jest trzech Ślązoków, to są cztery zdania. Jak to tam u nas na tym Śląsku całki czas było? A mnie się teraz pupnił taki fal sprzed 30 lat. Wiecie, u nas zawdy ktoś machlował w tym, na tym Ślązeczku naszym. Jak się skapnął, to zawsze to był jakiś chłop fusiaty. Z wielkim funsem. No i przychodzi, to był Otto von Bismarck. Na wyrobił sam u nas na Ślązeczku stopieruńsko. Potem wypraskła pierwsza wojna światowa i po tej pierwszej wojnie światowej przyszedł do nas taki, mianowali go komendantem. Miał pieruńskie takie ino, pieruny mu oklapnięte takie fusisko. Nie zetrwało długo, przyszedł do nas, do Polski, Adolf z takim maluśkim fusiskiem. I co na wyrobił, to wszystkie wiemy. Wyciepnął go ze Śląska Józel, drugi Józel. Ale krom tego komandanta to był następny Józel, też z fusiskiem, takim wielkim jak keta z pancera, wyciep tego Adolfa i napocznął u nas urzędować. Ja się tak już majorentny, już tego, tyżek się zapuścił takie fusisko, bo moja staro mnie namówiła, co by z wąsem by lepiej wyglądał. Ale mi się to cały czas nie zdało, bo ja wiem, że z tym fusiskim zawsze jest mocka utropy i tego. No i trwało długo, tak jeden z fusiskim fuknął bez ten płot w tym Gdańsku i napoczuł się. Niczego w sklepach nie było, ino ocet i mosztrich i zaczęło się bajzlowanie. Moja staro z moją mamulką jeszcze wtedy nie żyła moja mamulka nieboszczka. Przyszli z Magli, przyszli od faroża z kościoła i go dałem Ojgin, sam przyjdzie do haje, trzeba jak nasze mamulki robili, zrobić forand jakiś w domu, bo jak będzie jako większo haja, to trzeba mieć cukier, mułka, kakao szale, jakieś hawefloki, co by to w domu było, jakby tam w tych sklepach nic nie było. Pierunie, no, mułka, cukier, hawefloki, a o gorzole to żaden nie myśli. No to my się z bracikiem uzdali, wzięli takie dwie faski po piwie jeszcze sprzed wojny, zanieśli my to do zegródka, naforantowali łopadlorek, tam ucherek, wieprzków, beleczego, pełne te dwie biksy, te dwie faski, nasypali cukru, który mi pichli od teściowy. No i tak drug damy tam chodzili, co by tam obejrzeć, co się z tym dzieje. No jak już tak wszystko było dobrze, nie wydawam godą, co my tam robili. Przynieśli mi mały żeleźniok, dwie kółka slewąglo, takie wiecie, rurki, glas, kugle takie do tego. No, po co to wiecie, postawili mi to na piecu i przed świętami chcieli mi się taką kostpróba zrobić, co z tego wyleźli. Pewnikiem my za tela wysłepali, uszli my i naraz jak nie dupie jak z kanuny, jak nie prasknie jakby te bomby w czasie wojny co ruskie ściepowali. 100 pierunów, co się dzieje, wypolili mi z tej lauby, jeszcze był z nami kamrat i wparzyli mi na takich wojoków, zomowców, pierun wie to tam jeszcze, już nie wiem co oni ryceli, ruki wierch czy hajdy hoch, a tu z tej lauby wali prasko, jak richtig jak z kanony. Zebrali nos, bo mieliśmy bezmać materiały wybuchowe. Wzięli nos do kibitki, wywieźli. Staro się ino tropiła, no nie łomie, ino czy bez sufal
i ta cała lauba w Lównie wyleciała. Po dwóch, trzech dniach, a ja, wiecie, ja nigdy we wojsku nie był i ja nie miał pojęcia, że richtyczny bimber może być takim materiałem wybuchowym. Wypuścili ci nos z tego aresztu. Idziemy tak ulicą, no i przychodzi do naszego Pytra na piwo, a tam tak, na każdym kreuzungu jakiś pancer, wojaków pełno, wszystko tam stoi, przy tych żeleźniokach, przy tych koksiokach się grzeją. Wleźliśmy do tego Pytra, a nam hopy, wy nie wiecie nic. Wojna w Polsce się zrobiła, wojna wypraskła, jakieś wrony rządzą. Także widzisz, to wszystko przez te fusisko. I nie patrzyłeś na moja staro. Zaro w ten sum dzień poszłeś ten mój wąs z golą. I tak ja rozpętał trzecią wojnę światową i żaden mi nie powie, że byli ino dwie. A jak już my o tej wojnie gadali, to mi się wspomniało, poszedł nawiedzić kamrata do Altysheimu. Siedliśmy się tak przy tyłu. Poru ich tam razem mieszkało i napoczynają gadać. I niejednego dowiecie, ja mam takie poskrącane palcyska, że ani tej szolki nie umiał łapnąć z tym tyjem. I drugi tak gadał, co to te tym? Ja nie widzę, jaka ta szolka stoi. Inkszy tam rycy, co? Godajcie no głośni, bo ja nic nie słyszę, godajcie no głośni. No ten mój kamrat, ten Antek, tak patrzy go, do wiesz, ja mam taki druk, takie ciśnienie, że jak jedno z prykola wstana, tak mi się w łebie kręci, że choćby mi aniołki tańcowali po głowie. Na ostatek taki, ostatni śnieg, a ja ci mam, wiesz, taki reumatyzmus, takie poskrącane nogi, tak mnie to boli. W krzyżu mnie rwie, szarpie. No i ten mój kamrat tak go, ale hopi, nie ma się co tropić, my są zwiekowane. Ojgin jest łodno zmoczy, ale my są chłopy zwiekowane. Ale jest, mamy jeszcze ta jedna uciecha, że do Teroska mamy jeszcze prawo jazdy. No, było o wojnie, było o starych nakrach i to by stykło. No toż, pierz glutkowie.